kiedy mówicie gdzieś w Polsce czy w świecie, że firma, która zajmuje się przetwórstwem owoców morza, jest daleko od morza, to ludzie się dziwią, czy nie? W Polsce dziwią się, natomiast rynki europejskie niekoniecznie, z tego względu, że sami też mamy do czynienia z wieloma różnymi firmami, które są z dala od morza. Są też również z branży rybnej, spożywczej. Ale jako ciekawostkę powiem to, że nasza jedna ze spółek, marka Norfisk, pochodząca z Niemiec, mieści się nad Morzem Bałtyckim w mieście Wismar i tam jesteśmy. To jest nasze takie centrum logistyczne, gdzie towary właśnie z Bielska Podlaskiego trafiają właśnie tam do naszego zakładu, który zajmuje się dystrybucją tak naprawdę na całą Europę. Jesteście doskonałym przykładem tego, jak firma rodzinna tak naprawdę z polskim kapitałem może dokonywać ekspansji na zachód. Wspomniał Pan o Norfisk, tak? Co mamy jeszcze w swoim portfolio, jeżeli chodzi o Słembo? Tak, firma Norfisk, rynek niemiecki, firma Marselby, jest to rynek francuski, firma znajdująca się tak naprawdę w bezpośrednim połączeniu z kanałem La Manche, także jest też bardzo dobrze usytuowana, umiejscowiona. Również posiadamy swoje biuro zakupowe, skąd pozyskujemy surowiec, jest to Swempol Norge w miejscowości Trondheim w Norwegii. To są takie nasze trzy główne punkty na mapie i oczywiście Polska, tak? Bo jeżeli mówimy o Polsce, jest to oczywiście zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim. Warto też wspomnieć tutaj lokalnie na rynku białostockim posiadamy też swój sklep firmowy oraz bistro, jak i również Kraków. Miasto Kraków ogólnie buduje swoją silną markę z tego względu, że zaczynamy również właśnie od sklepu firmowego. Teraz już biuro działu marketingu cały przenosimy do Krakowa, gdzie tam właśnie jest zbudowane nasze biuro. Te działania biznesowe to jest jedno, ale te działania prospołeczne to jest druga rzecz. Prężnie rozwija się Fundacja Słempolu. Dokładnie. Właściwie od tego jubileuszu narodził się pomysł otwarcia Fundacji Słempol. Fundacja nosi nazwę W galopie marzeń. Jest to też nazwa z naszego punktu widzenia bardzo historyczna, bo tak naprawdę pasją naszego szefa od zawsze były konie, więc stąd też ta nazwa. Musiało być właśnie coś związane z tym jeździectwem, z pasją właśnie właściciela. Myślę, że o tym warto wspomnieć. Tak, to jest właściwie początek fundacji, bo fundacja powstała dosłownie kilka tygodni temu, a tak naprawdę myślę, że jest to takie ciekawe wejście w ten rok jubileuszowy, tak? Bo w tym roku, podczas tego jubileuszu stwierdziliśmy, że świętowanie będzie trwało przez cały rok. Właściwie od 1 stycznia do końca roku są przewidziane różne okazje do tego, żebyśmy mogli świętować i podkreślić właśnie, jak ważna to jest liczba. 35 lat to tak naprawdę naprawdę długi czas wspaniałej historii firmy.